Raz, dwa. O, super. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że przywitam Was na oficjalnym briefingu prasowym z okazji zakończenia działań kampanijnych Wpisuje Polska. Na wstępie pozwolę sobie przywitać zacnych gości, przede wszystkim pana ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią konsul, panią Izabelę Wojko Chwastowicz. Dzień dobry. Witam pana Juliusza Szemczaka Gałkowskiego, wiceprezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. No i oczywiście witam przedstawicieli naszych organizacji zaolziańskich, przedstawicieli mediów, no i zacnych gości. I również widzę tutaj osoby, które uczestniczyły w kampanii Wpisuje Polska. Na wstępie od razu podkreślę, że kampania realizowana była przez Kongres Polaków i PZKO przy olbrzymim i wielkim wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Ostrawie oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I ja z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję za takie wsparcie. Żeby nie wstrzymywać, bo czas jednak nagli, a mamy przed sobą dosyć sporo, do powiedzenia. Program jest następujący. Przedstawimy krótką taką prezentację z komentarzami o tym, co było częścią kampanii, jakie były działania, również jakie były reakcje. Później będzie czas na jakieś krótkie przemówienia, no i później damy jeszcze przestrzeń na pytania. A więc ja dziękuję i oddaję głos memu koledze. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Chybiusz i w imieniu Centrum Polskiego podsumuję zakończoną kampanię przygotowaną w ramach istotnego dla funkcjonowania naszej społeczności spisu powszechnego w Republice Czeskiej. Wprawdzie reprezentuję w tym momencie Centrum Polskie, czyli również Kongres Polaków w Republice Czeskiej, natomiast postaram się przedstawić Państwu wnioski i obserwacje, jak najbardziej precyzyjne oraz szczere, więc będą one wynikały głównie z doświadczeń przy pracy w samym centrum kampanijnego cyklonu. Będzie więc o tym, co udało nam się osiągnąć, ale i o niepowodzeniach, trudnościach oraz problemach. Właśnie, zacznę od problemów, bo zapewne w tym szacownym gronie znajduje się większość osób, które brały udział w akcie przygotowania różnych strategii, różnorakich projektów dotyczących komunikacji właśnie. Łatwo więc wyobrażacie sobie Państwo tę scenerię zebrania, burzę mózgów, wykuwanie koncepcji, spisywanie w kolejnych punktach następujących po sobie ruchów. My też tak zrobiliśmy. Kiedy nasz zespół Centrum Polskiego zawiązał się końcem września, mieliśmy przygotowane kilka strategicznych punktów, no i okazało się, że niewiele możemy z tego zrealizować, bo sam spis ludności będzie miał miejsce w terminie największych lockdownów i ograniczeń związanych z powstrzymywaniem pandemii. A więc nici z wszelkich spotkań, otwartych wykładów, happeningów, próbnych spisów w szkołach, czy akcji związanych z tradycyjnymi, popularnymi wydarzeniami karnawałowymi, bo takie były planowane. Przez panującą globalną sytuację lockdownową nawet ten dzisiejszy brief prasowy planowany był na początek działań kampanijnych, no ale musiał zostać właśnie przeniesiony na finisz. A więc pozostały nam tradycyjne media, za co w tym miejscu uprzejmie dziękujemy naszym zaolziańskim redakcjom i dziennikarzom za zaangażowanie się, no i aktywność w social mediach, która przez ten lockdown okazała się jedyną możliwością dotarcia do sporej grupy osób. Chciałbym wspomnieć tu o artykułach ekspertów, osób szanowanych, zachęcających do uczestnictwa w spisie, jakie pojawiały się na łamach przygotowanej od nowa stronie kongresu polonica.cz oraz przedruki ukazywały się później w Głosie. Otóż w jednym z artykułów profesor Radosław Zenderowski, dedykowanym tej kampanii, napisał, że przyznanie się do polskości to nie zapisanie się do partii politycznej, jak część komentatorów zdaje się sugerować. Polskość w odróżnieniu od czeskości, przy całym szacunku dla czeskiego odrodzenia narodowego, była od samego początku bardzo inkluzyjną formą tożsamościową. do tego stopnia, że badacze ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki bardzo często w swoich analizach nawiązują do wzorca polskiego, a konkretnie wzorca Rzeczpospolitej wielu narodów. Polakami ogłaszali się Litwini, Białorusini, Rusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, a nawet i Niemcy. Nie wypada mi nie zgodzić się ze słowami profesora, natomiast prowadząc kampanię w tak trudnych lockdownowych realiach, warto wspomnieć o takich obostrzeniach jak zamknięcie nie tylko granicy państwowej, ale utrudnieniach w przemieszczaniu się między powiatami. Byliśmy niejako zmuszeni do przywdziania szat kampanii wyborczej, bo tylko w ten sposób mogliśmy być widoczni i rozpoznawani. Mając na uwadze właśnie tę konwencję kampanijną, marzyliśmy o włączeniu w aktywne uczestnictwo jak największej grupy osób. Mocną inspiracją w prowadzeniu angażującej społeczność kampanii była ta prowadzona i wygrana z rekordowym wynikiem przez panią Beatę Szydłą w wyborach do Europarlamentu w 2019. To wtedy w polskim społeczeństwie doszło do pewnego przełamania i zaczęło ono z coraz większą ostentacją manifestować swoje wybory polityczne, na przykład wieszając baner ulubionego kandydata na płocie. Panią Szydło wtedy okrzyknięto królową małopolskich płotów. My jednak nie mieliśmy aż takiego rozmachu i nie zdecydowaliśmy się na to, nie znając jeszcze ewentualnego poziomu zaangażowania i manifestowania naszego społeczeństwa i wiedząc, że w dobie największych obostrzeń podobne działania zderzą się z kłopotami, zaproponowaliśmy stworzenie banerów w social mediach dla zainteresowanych. Był to strzał w dziesiątkę, nie tylko ze względu na dość dużą popularność inicjatywy, ale w pierwsze dni wystartowania spisu można było powiedzieć, że zaolziański Facebook nabrał karmezynowanego koloru loga kampanii Wpisuję Polska. Dzięki samemu banerowi mamy w tym momencie rozeznanie, ile osób jest w stanie zaangażować się w propolską aktywność w sposób deklaratywny, jawny i bezpośredni, stając się dumną twarzą kampanii spisowej. Dostarczyło nam to pewną socjologiczną mapę i ułatwi planowanie strategii przy kolejnych akcjach i kampaniach. Na marginesie dodam, że duży procent osób, które świadomie stały się twarzami kampanii, to ludzie młodzi, co jest chyba całkiem optymistycznym znakiem. Sam baner był też swoistą sondą, bo jako inicjatorzy zaproponowaliśmy kilkanaście różnych haseł określonych na różnym poziomie tożsamości. Okazało się, że osoby, które zdecydowały się wygenerować baner, najczęściej łączyły Polskę i polskość z przywiązaniem do regionu, dumą regionalną, a nawet świadomą dumą z pewnej odrębności kulturowej. Jestem przekonany, że z punktu widzenia socjologicznego to ważna i ciekawa informacja. Materiały wideo mieliśmy już gotowe końcem stycznia. Znając jednak specyfikę social mediów, ich dynamikę, wiedzieliśmy, że nie wolno nam dokonać fal startu i wystrzelić z szykowaną niespodzianką dla odbiorców zbyt wcześnie. Efekt zrobiłby może wrażenie, ale szybko zostałby zapomniany, dlatego premiera pierwszego materiału wideo nastąpiła 4 dni przed startem spisu. To nasze milczenie wzbudzało wówczas spory niepokój środowisk polskich, przyzwyczajonych do bardziej analogowych form promocji. W tym samym czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się już plakaty zachęcające do wpisywania w formularzu spisowym narodowości śląskiej czy morawskiej. Wszystko to było przygotowane w bardzo prymitywnej formie. Mowa tu właśnie o plakatach śląskich czy morawskich w formacie A4, przypinanych spinaczem do drzew, taśmą klejącą do bram. Podsumowując nasze założenia, przed samym startem kampania miała być nowoczesna, opierać się na social mediach i mieć dodatkowo jak najbardziej społeczny charakter, co oznacza włączenie się zainteresowanych i chętnych osób w jej tworzenie. Z tego powodu do oficjalnego hasła kampanii Wpisuję Polska powstał również oficjalny hashtag, którego wybór pozostawiliśmy Radzie Młodzieży Kongresu Polaków. Obecnej tu na sali witamy ich również serdecznie. Hashtag Jerzech Polak wydał się nam fajny, ale już niebawem miał wzbudzić pewne kontrowersje wśród niektórych członków społeczności. O tym za chwilę. Wreszcie nadszedł dzień premiery pierwszego materiału filmowego. Czas więc, aby weszli Państwo w nieco bajkowy nastrój i wysłuchali opowieści o pewnej pięknej, niewielkiej krainie. Opowiem Ci teraz bajkę o jednej niewielkiej krainie. Jest to kraina wyjątkowo piękna. Jej duża część pokryta jest górami, są tam gęste lasy, rzeki. Ludzie, którzy tam żyją, wydają się szczęśliwi, bo każdy z nich robi to, co umie, co lubi, co chce. Mieszkańcy tej krainy są bardzo przywiązani do swojej ziemi, do tradycji. Szanują ją i pielęgnują. Co ciekawe, mówią oni w różnych językach, ale nie, to nie jest tak jak w biblijnej wieży Babel. Każdy gada tak, jak mu się podoba, a i tak prawie wszyscy się rozumieją. Dziadku? A, słucham. A gdzie jest ta kraina? O, jak to gdzie? No tu, u nas. A czy tak będzie na zawsze? Czy tak będzie na zawsze, tego nie wiem, ale wiem, co możemy zrobić teraz, żeby tak było. Dobrze? Mhm. Chodź, pokażę Ci. W tym wypadku nie chodziło nam o to, aby zachwycili się Państwo pięknym krajobrazu, urokiem gór czy lasów. Ten nieco ckliwy i sentymentalny spot został zaprezentowany jako pierwszy nieprzypadkowo. Wspominamy w nim o ogromnym zróżnicowaniu tej niewielkiej przestrzeni geograficznej zwanym Zaolziem. I nie chodzi tu tylko o zróżnicowanie pejzażu, ale i zróżnicowanie społeczne, bogactwo różnych idei, wartości, przekonań. Przygotowując kampanię wiedzieliśmy, że naszym obowiązkiem jest dotarcie do jak największej ilości ludzi, tych utożsamiających się z Polską, ale i tych utożsamiających się nieco mniej. Pierwszy obejrzany przez Państwa spot miał w założeniu mieć charakter najbardziej uniwersalny i łagodny w przekazie. Prawie się to udało, bo nawet w przypadku tak ckliwego i neutralnego przekazu pojawiły się głosy kontestatorów, którzy stwierdzili, że wszystko byłoby pięknie, gdyby nie treść, która nazbyt przypomina słowa hymnu czeskiego. Zapewne zastanawiają się Państwo, czemu opowiedziałem tą brzmiącą dość anegdotycznie historię. Dowodzi ona bowiem jednej rzeczy. Zgodnie z założeniami kampania miała mieć charakter nowoczesny przy wykorzystaniu nowoczesnych środków, jednak na tym zadaniu wykoleiłaby się najprawdopodobniej nawet najsprawniejsza i agencja PR-owa, ponieważ jesteśmy właśnie tu na Zaolziu i w przypadku naszego regionu ogromne znaczenie ma znajomość realiów, złożoności kontekstów kulturowych i relacji społecznych. Natomiast same kontrowersje, fajnie, że były, nie są niczym złym, bo bez nich kampania mogłaby być kompletnie niewyrazista i mdła. Już na początku kampanii największą kontrowersję wzbudził wspominany hashtag #JerzechPolak. Czemu tak nie po polsku, czemu gwarowo, czemu tak mało entuzjastyczno-patriotycznie? W przestrzeni internetowej, no bo gdzie indziej w trakcie pandemii, rozgorzała ciekawa dyskusja, której wiele stron przedstawiało swój stosunek do treści hashtagowego hasła. Nie jest to odkryciem, że w przeciwieństwie do rozwulgaryzowanej i krzykliwej polskiej sfery komentarzowej internetowej, ta zaolziańska jest dosyć stonowana w wypowiadaniu się, co ma niewątpliwie swoje plusy, ale czasem i minusy. Dość powiedzieć, że sama idea hashtagu sprokurowała na profilu Głosu Live dyskusję, jakiej dawno tam nie było. Odpowiedzialność za obronę hashtagu wzięła w dużej części zaolziańska młodzież, która go zaproponowała, co jest niezbitym dowodem na to, że jest ona zainteresowana sprawami lokalnymi, polskimi i między innymi dzięki właśnie jej aktywności hashtag został przez większość przyjęty pozytywnie. Sama treść hashtagu była również pewnym sygnałem do środowisk lokalnych. Polska akceptuje gwarę, akceptuje pewną odrębność kulturową, jeśli taką czujecie, i nie ma z nią problemu. Jako inicjatywy próbowaliśmy zainteresować również pomysłem hashtagu #JerzechPolak polskie środowiska na Górnym Śląsku, gdzie trochę później, kilka dni później też rozpoczynał się spis powszechny, bo to właśnie często z Górnego Śląska wychodzą inicjatywy i ruchy niepropolskie, które często szukają poklasku na Śląsku Cieszyńskim. Niestety pomysł tam nie został podłapany przez górnośląskie organizacje patriotyczne, Natomiast w klimatach zaolziańskich połączenie gwary Śląska Cieszyńskiego z narodowością polską okazało się być całkiem naturalne. Czyli potencjalnie najbardziej uniwersalny i ckliwy w treści spot został opublikowany. Pozostały nam kolejne, które mogły i z naszej perspektywy była właśnie wtedy taka nadzieja, że wzburzą nieco więcej kontrowersji, niestety. Burza, ciemne chmury i ewentualne pioruny były już za nami. Najważniejsza dyskusja właśnie się odbyła. Wszystko o Jerzech Polok. Można było zaprezentować później kolejne filmy, w którym bohaterowie mówią trzema językami, polskim, czeskim oraz gwarą cieszyńską na przemian, łącząc je nawet w jednym zdaniu. Jak to zrobili? Proszę bardzo, popatrzcie. Mam na imię Andrea, narodziła się a żyję tady, w Karwinach. I obecnie jestem studentką na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w Polsce. Cześć, ja jestem Tado. Narodziłem się w Trzyńcu, żyłem w Trzyńcu, a tu na Jaworowym jest mój drugi dom. Dobry dzień, nazywam się Libor. Pracuję jako prymarz kardiologii kardiowaskularnego centra Nemocnicy Podleskiej w Trzyńcu. Często właśnie wyjeżdżam do Polski, ale nie tylko, protože jsem měla možnost poznać spoustu nádherných a krásnych míst, ale najradšej vždycky vracam tu do nas, bo tu se mi najwięcej podoba, a tu, że je doma. Sport mnie żywi, a i bawi. Pracuję jako instruktor narciarstwa, paralotniarstwa. Z chęcią zapraszam, rok posłużym. Lubię się na telewizji podziwać na hokej. Wczoraj ocelarze zahrali famoznie. Bomba. Życie sportu, bo tak to ma być. Jestem Czech. Żyję tady pod Beskidami více jak 25 lat. Tohle region mi přirostl k srdci a tady se cítím doma. Oženil jsem se s Polkou, máme spolu dvě už dospělé děti, které chodí do polských škol. Spolu se účastníme bohatého kulturního a společenského života polské menšiny. Jsem Polákem. Tu, že je doma. Jsem přesvědčen a považuji to za přirozené, že mé děti v políčku národnost vpisují Polska. Ten materiał wideo uważamy za jeden z najważniejszych. Otóż wystąpił w nim prawdziwy Czech, persona poważana i szanowana w regionie, który mając żonę Polkę oznajmił w nim, że jego dzieci z pewnością wpiszą w rubryce Narodowość Polska. Było to pewne przełamanie tabu, stereotypu, jakoby mieszane rodziny oznaczają automatycznie wybór czeskiej narodowości. Pewną kontynuacją założeń poprzedniego filmu był kolejny, w którym eksponujemy zróżnicowanie regionu, ukazujemy różnych ludzi z różnych stron regionu, których łączy jedna idea. Joje Gorol, tu spod Bagińca. Wpisuję Polska. Jestem pilotem, instruktorem, mieszkam w czeskim Cieszynie. Wpisuję Polska. Jestem harcerką z drugiej karwińskiej drużyny harcerskiej Wielka Niedźwiedzica. Wpisuję Polskę. Jestem górnikiem Suchej Górnej. Ponad 30 lat pracowałem na kopalni. Wpisuję Polska. Jestem fararzem katolickie Farnowski Jabłonko. Czas mych farników wpisuje Polska. Jestem aktywną mamą trójki dzieci. Wpisuję Polska. Jestem tancerką zespołu Olza. Wpisuje Polska. Mówiło się twardy jak Luter spod Cieszyna. W tej kwestii to prawda. Wpisuje Polska. Ja też tu strzela, a też wpisuję Polska. A ty? Wszyscy uczestnicy spotów, z którymi zapoznaliście się Państwo, przed chwilą wystąpili chętnie, bez żadnych gratyfikacji, zrobili to z potrzeby serca. Założenia kampanii o charakterze społecznym zostały więc osiągnięte, o czym świadczy również treść kolejnego ze spotów. W tym przypadku wzięliśmy pod uwagę fakt, że Polacy już od stulecia stanowią elitę gospodarczą regionu i to właśnie oni kreują przedsiębiorczość w regionie. Trzeba było więc koniecznie uwypuklić ten fakt, wykorzystać, że właśnie dzięki pojedynczym, aktywnym osobom Polska kojarzyć się tu może z takimi właśnie cechami jak pracowitość, uczciwość, przedsiębiorczość. Zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału. W W tym biznesie liczy się innowacyjność. Nierzadko trzeba podejmować trudne decyzje, iść pod prąd. Nie mam z tym problemu. Jestem przecież Polakiem mieszkającym w Republice Czeskiej. Powiem więcej. Jestem z tego dumny. Dlatego wpisuję Polska. Kreatywność? Tak, kreatywność jest chyba najważniejsza w mojej branży. Skąd ją biorę? Przecież mieszkam na Zaolziu, więc pewnie z jego różnorodności. Bardzo chciałabym, żeby moja mała ojczyzna zachowała tę różnorodność. Dlatego w nadchodzącym spisie wpisuję Polska. Tutaj nie trzeba wymyślać nic nowego. Najważniejsze szyć stroje ludowe, tak jak robili to nasi przodkowie. Z szacunkiem do przeszłości, do tradycji. Bez tego szacunku zaniknie mój zawód i my zanikniemy. Dlatego w spisie ludności wpisuję Polska. Ponad 11 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Zawsze stawiałam na czytelność, solidność i dokładność. Te cechy wszczepiono mi w moim domu rodzinnym. Dom rodzinny również nauczył mnie pamiętać o swoim pochodzeniu. Dlatego w nadchodzącym spisie ludności wpisuję Polskę. Jako właściciel olbrechcickiego piwowaru zatrudniam 3 osoby. Wiem, że jako pracodawca powinienem być przede wszystkim uczciwy wobec nich, ale i wobec siebie. Dlatego zgodnie z własnym sumieniem podczas najbliższego spisu wpisuję Polska. Od wielu lat wraz z braćmi wspieramy finansowo, a nie tylko finansowo, ale przede wszystkim osobistym zaangażowaniem różne projekty i inicjatywy, które mają za celu zachowanie naszej tożsamości. Ja osobiście biorę to jako takie chociażby częściowe spłacenie mojego długu wdzięczności wobec polskiej społeczności na Zaorzu i wobec tego, co od niej otrzymałem. Dlatego w nadchodzącym spisie ludności, o ile chodzi o narodowość, dla mnie nie ma żadnej innej opcji, jak tylko wpisuje Polska. Aż wreszcie postanowiliśmy opublikować film, który wprowadzi jeszcze więcej luzów, prowadzoną przez nas kampanię. Film opowiada o spotkaniu miejscowego mężczyzny, czyli w domyśle dwujęzycznego Polaka z Republiki Czeskiej, z odwiedzającym go mieszkańcem Pragi. Rozmowa była prowadzona tylko i wyłącznie w języku czeskim, więc prawdopodobnie, gdyby był ten spot wyemitowany na początku, to wzbudziłby spore kontrowersji. Jednak widzowie zdążyli się już zaprzyjaźnić z zaproponowaną im konwencją, dlatego odbiór był jednoznacznie pozytywny. Ku naszemu zaskoczeniu, właśnie to ten film miał największą organiczną oglądalność zarówno wśród Polaków, rodzin mieszanych, ale i samych Czechów. Zapraszam. Dívej, vždycky mě to zajímalo. Říkáš o sobě, že jsi Polák z Česka, viď? Jo. A bydlet takhle v pohraničí, má to vůbec nějaký výhody? Vás těch velkých měst zajímá jenom výhody a nevýhody. Pojď, trošku se projdeme a ať to vysvětlím. Tak jo. Kámo, má to spoustu výhod. Od malička mluvím automaticky polsky i česky. Je jedno, jestli jsem v Krakově nebo v Praze. Cítím se doma tam i tam. A prásky v Chorvatsku? Tam se domluvím s drtivou většinou turistů. Chleba kupuju v Polsku, ženě totiž nechutná kmín. No a cestou zpátky si stavím pro rohlíky. Já studoval v Ostravě, sestřenka v Krakově. Prostě si vybereš, kam chceš jít. Tyjo, doufám, že letos bude euro. Tomu fandím? Lepším. Tak chápej, zahrajou 2 moje týmy. No a to je o 100% větší šance, že vyhraju. Tak vidíš, jaká je to pohoda. A svátky, rodinné oslavy. Na repertoáru máme 2x více písniček než vy. Když chceme, můžeme zpívat polsky, když chceme česky. A to nemluvím o našem bohatém folkloru. Hele, asi už ti docela rozumím. Možná taky máme v rodině nějaké Slováky, Rakušany, Maďary, co já vím. Víš co, pojďme konečně už na to pivo. Tak jo. No, ale tak to budeme muset asi zpátky. Na Naturalnie przy wszystkich obejrzanych filmach dochodziło do ocen, wymiany opinii, różnorokich reakcji. Natomiast z biegiem czasu negatywne reakcje topniały, co wynika z pewnego przyzwyczajenia się do proponowanej konwencji i zaakceptowania jej. Za największy problem i być może porażkę traktuję jednak publikację ostatniego z przygotowanych dłuższych spotów, który miał spełniać wisienkę na torcie, pieczęci takiej kropki nad i, puentującej serią klipów. Film z arcypopularną po obu stronach granicy Ewą Farną został zrealizowany bez przeszkód, artystka ma ogromne doświadczenie przed kamerą i ponadto sam przekaz był szczery i wynikał z jej nastawienia. Zresztą zapraszam do obejrzenia. Zapewne pamiętacie, jak 10 lat temu zachęcałam Was do uczestnictwa w spisie ludności i zadeklarowania w nim polskiej narodowości. Od tego czasu sporo się zmieniło. Mam już nie 17, ale 27 lat. Doczekałam się dwóch wspaniałych facetów, męża i syna. Większą część czasu spędzam obecnie pod Pragą, gdzie czuję się świetnie, ale są jednak w życiu rzeczy niezmienne. Ciągle z tą samą radością wracam tu, w rodzinne strony, po to, aby spotkać bliskie mi osoby, przespacerować się po ulubionych Beskidach. Czuję, że jestem tu u siebie, dlatego też w tegorocznym spisie ludności z pełnym przekonaniem wpisuję Polska. Z efektów pracy przy filmie byliśmy zadowoleni, natomiast czyhała na nas pułapka, której nikt z nas nie oczekiwał. Mówi się, że kapitał nie ma narodowości, co chyba nie do końca jest prawdą. Powiem więcej, okazało się, że takie korporacje jak Facebook mają swoją przynależność narodową i potrafią działać wbrew, na korzyść konkretnej wspólnoty wedle uznania. Zasięgi organiczne tego spotu zostały natychmiast przez Facebook, tym samym Instagram ścięte. Mało tego, mimo spełnienia wszystkich wymagań Facebooka do prowadzenia kampanii społecznych i politycznych, spot nie został dopuszczony do promocji w płatnych zasięgach. Reasumując, było to jedyne wydarzenie, które zakończyło się inaczej niż to sobie uprzednio zakładaliśmy. Warto jednak dodać, że być może pod wpływem filmu z Ewą Farną zdecydował się zaangażować w kampanię również chłopak z Zaolzia, robiący obecnie sporą karierę muzyczną w Pradze, czyli Albert Czerny, który przy naszej pomocy nakręcił krótki film, w którym zachęca do oznaczania polskiej narodowości w spisie powszechnym. Było to dodatkowe utwierdzenie odbiorcy w poczuciu, że Polska kojarzy się z młodością, sukcesem i z czymś fajnym. Cześć, tu Albert Czerny. Obecnie mieszkam tutaj w Pradze, ale urodziłem się w Trzcińcu pod Beskidami i z tym miejscem czuję się bardzo mocno związany. Jego wielokulturowość, charakter i ludzie od zawsze byli dla mnie inspiracją. Z tego powodu też w tegorocznym spisie ludności wpisuję narodność Polska. Na początku mojej prezentacji posłużyłem się cytatem z tekstu profesora Radka Zenderowskiego. Sam ten tekst był częścią kolejnej odnogi kampanii, polegającej na publikacji autorytetów historycznych, osób światłych i szanowanych, a jej celem było utwierdzenie polskiej społeczności w słuszności wyborów i dostarczenie jej odpowiednich argumentów ku temu. Oprócz Radosława Zenderowskiego można było zapoznać się z tekstami historyka, publicysty dr. Michaela Morysa-Twarowskiego, specjalisty od historii regionu Daniela Korbela oraz Andrzeja Suszki oraz mocnym wywiadem, tekstem profesora Józefa Szymeczka, czy też rozmową z profesorem Tadeuszem Siwkiem na falach Radia Ostrawa. Doskonałą akcją, która idealnie komponowała się z ogólnym profilem i rysem kampanii, była ta realizowana przez redakcję Zwrot. Zwrot poświęcił sporo miejsca kampanii i to już od ubiegłego roku. Redakcja przeprowadziła kilka wywiadów z ludźmi, którzy cenią sobie to, że są Polakami i że są osobami dwujęzycznymi. Takich wywiadów było wcześniej sporo, ale również w trakcie kampanii redakcja przeprowadziła serię wywiadów z burmistrzami i włodarzami zaolziańskich miejscowości, w większości z Czechami. Jak jeden mąż wspominają oni o kolorycie i wieloetniczności regionu jako jego ogromnym atucie, z szacunkiem wypowiadają się na temat polskiej społeczności, uzależniając czasem wręcz istnienie regionu z istnieniem i rozwojem tej społeczności. Był to niewątpliwie bardzo ważny głos. Płynął on bowiem nie z wewnątrz naszych polskich struktur, a z tylko pozornie dalekich pozycji. Ogromne zaangażowanie wykazała również redakcja Głosu, jak również działający w przestrzeni internetowej Głos Live. Wszystkie numery w czasie trwania kampanii poświęcone były właśnie problematyce stricte spisowej, począwszy od okładek czasopisma, po artykuły i teksty, a skończywszy na internetowym kwestionariuszu spisowym, czy też wszystkie programy wideo realizowane w trakcie kampanii były brandowane logotypem Wpisuję Polska. W przestrzeni publicznej pojawiło się również sporo reklam. Mowa tu o reklamach zachęcających do wpisywania w rubryce Narodowość Polska. Na portalach lokalnych, w tym czeskich, wyklejono plakaty, były konkursy w trakcie zdalnej edukacji. I z takich mocniejszych akcentów kampanijnych dodatkowych pojawił się również spot radiowy, który poproszę. Chcete, aby si Těšínské Slezsko zachovalo svůj barevný a multikulturní charakter? Je pro vás vývoj vašeho dítěte v dvojjazyčném prostředí důležitý? Máte rádi, když jednoho známého můžete pozdravit dobrý den a druhému říct džeň dobrý? Máte rádi možnost kariérního rozvoje hned ve dvou zemích? Pokud jste na většinu otázek odpověděli ano, vezměte tužku do ruky a vyplňte formulář sčítání lidu. Wpisuje Polska. www.polonica.cz. Wyniki spisu powszechnego w Republice Czeskiej są wciąż nieznane. Będziemy na nie czekać prawdopodobnie do przełomu roku. Jestem pewien, że nikt z nas nie odważy się na stawianie jakichkolwiek prognoz. Osobiście liczymy, bo myślę, że tak jest, że wyraźny trend spadkowy zaobserwowany podczas kolejnych wpisów zostanie w znacznym stopniu wyhamowany, a złowieszcze prognozy sprzed 2-3 lat się nie potwierdzą. Chciałbym natomiast poświęcić na zakończenie na odbiorze kampanii. I nie chodzi tu akurat o jej odbiór w społeczności lokalnej, bo ten był, jak już wspominałem, w znakomitej większości pozytywny. Mowa tu o reakcjach z zewnątrz. Całkiem przyjemną puentą było zauważenie kampanii przez ogólnoczeskie i popularne media praskie. Tym bardziej, że nie wykazują one zbyt często nadmiernego zainteresowania naszym regionem. Tym razem dostrzeżono naszą kampanię i ukazano ją w bardzo dobrym świetle, chwaląc pozytywny i niekonfrontacyjny przekaz, stawiając przy tym w wyraźnej opozycji do agresywnego charakteru kampanii Morawian i Ślązaków. W przypadku większych polskich mediów informacje ukazywały się bardzo wycinkowo. Podobnie jest z niestety słabo funkcjonującymi mediami lokalnymi po drugiej administracyjnej polskiej stronie Olzy. Zapewne ogromną ciekawostką jest znalezienie się dwóch promocyjnych filmów na stronie głównej popularnego, choć nieco kontrowersyjnego polskiego portalu wykop.pl. Dyskusje na wspomnianym portalu bywają dość niecodzienne i tak było również w naszym przypadku. Sam jednak fakt ożywionej dyskusji pod zamieszczonym filmem dowodzi zainteresowaniu Zaolziem, kulturą i historią wśród młodych Polaków, czego nie można powiedzieć o poważniejszych portalach i dziennikarzach, których samo słowo Zaolzie przyprawia czasem o dziwny niepokój. No ale ten temat pozostawiam do dyskusji i rozważań dla mądrzejszych głów ode mnie i mam nadzieję, że na kolejne kampanie społeczne w przestrzeni publicznej Czeskiej Republiki. Z mojej strony dziękuję. Głos oddaję Chrystianowi, który prowadził, nadzorował w tym samym czasie kampanię wspierającą kampanię spisową, kampanię o dwujęzyczności bilingualu. Dziękuję. W błyskawicznym skrócie w zasadzie tylko dwie sprawy. Działaniem towarzyszącym kampanii była kampania o dwujęzyczności oraz propagacja polskich szkół w okresie przed zapisami. Przy współpracy z polskimi szkołami zrealizowaliśmy 22 spotów przedzapisowych. Każda szkoła propagowała spoty we własnym środowisku i wszystkie realizacje były odpowiednio ohasztagowane. Dodawane były często komentarze odsyłające do kampanii i oczywiście nie sposób zapomnieć o osobistym zaangażowaniu nauczycieli, którzy aktywnie propagowali kampanię w szkołach i bezpośrednio u rodziców. Za to kampania o dwujęzyczności będzie rozwijana również po kampanii spisowej. Cieszy się dużą popularnością, pozyskuje ważną informację zwrotną z okresów zaolziańskich. Docelowo bilingual Info powinien zrzeszać wszystkie informacje o możliwościach nauki języka polskiego w Republice Czeskiej. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, tak więc myślę, że dosyć szczegółowo przedstawiliśmy poszczególne działania. Zanim przejdziemy do pytań, o ile czas nam pozwoli, ja poproszę pana ministra Jana Dziedziczaka o słowo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Państwem po raz kolejny. To bardzo ważna akcja, o której rozmawialiśmy już od wielu miesięcy. Akcja za, a nie przeciw komukolwiek, to trzeba podkreślić. I bardzo się cieszę, że ona została zrealizowana w takiej skali i z takim zaangażowaniem. Szanowni Państwo, kiedy podejmowaliśmy decyzję w Kancelarii Premiera, wiedzieliśmy, jak to jest ważny moment, moment spisu. To jest pewna inwestycja na wiele lat w możliwości naszych rodaków w Republice Czeskiej. Naszych rodaków, podkreślmy, współgospodarzy tej ziemi od wieków, a dziś lojalnych obywateli Republiki Czeskiej. Ważne jest to, żebyśmy pokazywali to, co jest fenomenem Śląska Cieszyńskiego, co jest fenomenem Zaolzia. Cała kultura tutejsza, gwara, tradycje, coś, co wyróżnia Śląsk Cieszyński, co wyróżnia Zaolzie w Republice Czeskiej, to jest właśnie fundament polskości, który został w tej kampanii wydobyty. Druga rzecz, za którą bardzo dziękuję, to pokazanie tej wspaniałej kultury. Kultury, którą zyskują wszyscy mieszkańcy Zaolzia i pochodzenia polskiego, i pochodzenia czeskiego, dzięki temu, że są Polacy. To dzięki Polakom tu pojawiają się, przyjeżdżają artyści pierwszoligowi Polski czy Republiki Czeskiej, artyści europejscy, pojawiają się ludzie kultury, intelektualiści i to rezonuje na wszystkich, niezależnie od narodowości, na wszystkich mieszkańców Zaolzia. Wszyscy mieszkańcy Zaolzia na tym korzystają. Wreszcie ten spot z panem profesorem, który mówi, że on sam jest Czechem, ale dziecko jest w szkole polskiej. I tu nawiązanie do kolejnych spotów, gdzie młodzi ludzie cieszą się, chwalą się swoimi możliwościami, znajomością różnych kultur, znajomością języków, edukacji w tych językach. To wszystko jest dzięki temu, że w poprzednich spisach nasi rodacy wpisywali Polskę. Dzięki temu mamy edukację w języku polskim. Dzięki temu każdy ma możliwość wysłania swojego dziecka do takiej szkoły i zdobywania wiedzy i kultury przez dziecko w ramach szkolnictwa publicznego. Jest możliwość znów dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich narodowości, korzystania z różnych ofert kulturalnych i biznesowych. I to wszystko jest dzięki temu, że wpisujemy narodowość polska. Więc bardzo dziękuję za pokazanie tego, bardzo dziękuję za zaakcentowanie, że narodowość polska wzbogaca cały region i wzbogaca wszystkich, niezależnie od narodowości mieszkańców tego regionu. Bardzo mądra kampania, bardzo patrząca do przodu, w przyszłość. Bardzo też ważne i piękne jest to zaakcentowanie polskiego profesjonalizmu, nowoczesności. To jest też bardzo, bardzo istotne. I szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję i Kongresowi za to, co zrobił, za to, że po raz kolejny pilnuje tej jakże ważnej sprawy, panu prezesowi. Tutaj te podziękowania na ręce prezesa Wałacha. oczywiście wszystkim organizacjom skupionym w kongresie. Też oczywiście wielkie podziękowania za współpracę dla PZKO. Szanowni Państwo, też oczywiście bardzo dziękuję Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Tak się składa, że sam pełnię społecznie funkcję przewodniczącego Rady tej fundacji i też dyskutowaliśmy tutaj na posiedzeniach, jak ważnym tematem jest wykorzystanie tej szansy, jakim jest spis powszechny, na zaakcentowanie polskości, na kontynuowanie tego procesu wzbogacania tej ziemi. Dziękuję panu prezesowi Szymczakowi Gałkowskiemu, oczywiście też nieobecny dzisiaj z racji obowiązków służbowych panu prezesowi Falkowskiemu. Dziękuję całemu zespołowi, tutaj z panią na czele, za tą współpracę. I pamiętacie Państwo, jak ostatni raz się spotykaliśmy, w trochę gorszych humorach, był ten nieprzyjemny incydent i tam podkreślałem, że możecie liczyć na Polskę. Jesteście naszymi rodakami, możecie liczyć na Polskę. I wtedy, kiedy była ta nieprzyjemna sytuacja, i teraz, kiedy działamy kiedy działamy na rzecz pozycji naszych rodaków tutaj w Republice Czeskiej, na rzecz polskiego wizerunku i wreszcie na rzecz relacji polsko-czeskich. Tak, bo prężni Polacy tutaj, Polacy mający przeświadczenie, że są współgospodarzami tej ziemi od wieków i są u siebie, i Republika Czeska daje im możliwość poczucia, że są u siebie jako Polacy, to jest budowanie polsko-czeskich dobrych stosunków. I szanowni Państwo, bardzo też za to dziękuję. Na koniec jedna uwaga. My Polacy wczoraj obchodziliśmy chyba najważniejszy dzień w roku, czyli Dzień Mamy. I to jest coś niezwykle ważnego także, jeżeli chodzi o rodaków za granicą. Dlatego, że obok wielkiej oferty, jaką w przypadku Zaolzia daje Polakom tu mieszkającym i Republika Czeska, i Rzeczpospolita Polska, Kancelaria Premiera i inne instytucje polskie, czyli edukacja, kultura, język polski, to media, oczywiście media, jako były rzecznik rządu, to powinienem od tego zacząć, media polskie, z wielkim szacunkiem zawsze o Państwu myślę, to tak naprawdę kluczem jest dom, rodzina. I jakby czuję się w obowiązku to powiedzieć właśnie w tym okresie obchodów Dnia Matki. To w rodzinie i tak zadecydujemy o tym, kim jesteśmy, jaką mamy tożsamość. To w rodzinie też jest ta kwestia odpowiedzialności za to, co dostałam od poprzednich pokoleń. Kim jestem, co dostałem, jak ten dar polskości wykorzystam, czy przekażę dzieciom, wnukom, następcom. To jest wielki dar, ale też wielka odpowiedzialność. Więc, szanowni Państwo, chciałbym wszystkim mamom na Zaolziu podziękować za to, że polskość tutaj istnieje, za to, że przekazywały polskość, za to, że w tym duchu wychowywały kolejne pokolenia, że były wzorem dla dzisiejszych młodych mam. Bardzo dziękuję w imieniu Rzeczpospolitej, kochane mamy. I może skończę cytatem z Wielkiej Polskiej Świętej, czyli świętej Urszuli Leduchowskiej, która powiedziała właśnie o polskich matkach, że przyszłość narodu nie tyle należy do polityków, ile do polskich matek. I tym akcentem, drodzy Państwo, dziękując za całą akcję, całą operację, oczywiście dziękując też ojcom, bo to oczywiście jest symbol symbol rodziny, ale to, że tak powiem, tatom będziemy dziękować za miesiąc niecały. Tym akcentem, drodzy Państwo, kończę. Kluczem jest polska rodzina, tak? A reszta niezwykle ważna, o to walczyliśmy i bardzo jeszcze raz Państwu za to dziękuję. Reszta jest super istotnym, ale jednak uzupełnieniem. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za prorocze słowa, bo właśnie, proszę Państwa, na zakończenie mamy przygotowaną taką niespodziankę, która jakby taką premierę jeszcze, która no, nie jest może zupełnie jeszcze doszlifowana do końca, ale pozwolimy sobie tutaj pokazać, bowiem kampania spisowa przed spisem, tak, zakończyła się, natomiast nie kończy działalność jakby kampanijna w społeczeństwie. Tak? Centrum Polskie Kongresu Polaków planuje prowadzić kampanie społeczne na różne, związane z różnymi tematami, tak? Na przykład z tematem, nie wiem, karty Polaka, nie wiem, pisania sobie nazwiska bez owa i tak dalej. Mamy szereg różnych tematów, które należy omówić. I w kampanii również celowo unikaliśmy historii, która jest jednak kontrowersyjna, trochę drażliwa. Każdy ten temat celowo unikaliśmy, ale nie chodzi o to, żebyśmy chcieli unikać cały czas, więc teraz przedstawimy właśnie taki shot, filmik związany właśnie z historią Polaków tutaj na Śląsku Cieszyńskim. My jednak nie będziemy grzebać aż tak daleko w historii i przyniesiemy nasz wehikuł czasu do średniowiecza. Kontynent europejski podzielony jest na przeróżne królestwa i księstwa. Lądujemy w 1290 roku. Wtedy właśnie na mapie Królestwa Polskiego powstało Piastowskie Księstwo Cieszyńskie. Poznajcie Mieszka, jego pierwszego historycznego władcę. Piastowscy potomkowie rządzić będą księstwem jeszcze kilka wieków, ale po kolei. XIV wiek to wzrost potęgi Królestwa Czech, ale i mozolna odbudowa rozbitego państwa polskiego. Piastowski następca Mieszka, czyli Kazimierz I Cieszyński w 1327 składa hołd królowi czeskiemu, co z perspektywy tamtych czasów nie może dziwić. W XIV wieku nawet książęta mazowieccy byli czeskimi lennikami. Jak widać, ambitny projekt odnowienia potęgi Królestwa Polskiego pod rządami Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego nie wzbudzał pełnego zaufania ich piastowskich kuzynów. Mijają lata. Księstwo Cieszyńskie to kurczy się, to rozszerza, ale ciągle jest na mapie zmieniającej się Europy. Rośnie potęga austriackich Habsburgów, którzy w 1526 roku przejmują władzę w Czechach. Dla Księstwa Cieszyńskiego punktem odniesienia staje się Wiedeń, nie Praga. Aż wreszcie nadchodzi burzliwy czas, połowa XVII wieku. Europa pogrąża się w krwawej wojnie 30-letniej, a na cieszyńskim tronie wciąż zasiadają starzy, dobrzy Piastowie. Niedługo jednak, bo w 1653 roku umiera ostatnia władczyni z rodu Elżbieta Lukrecja, której rządy w czasie burzliwych wojen religijnych wyróżniają się tolerancją religijną. Jej śmierć oznacza jedno – księstwo staje się integralną częścią monarchii austriackiej. Na przestrzeni kolejnych lat i dekad dochodzi tu do sporych zmian społecznych. W urzędach wzrasta znaczenie języka niemieckiego. Ubywa szlachty, która ulega silnemu procesowi germanizacji. Mieszczaństwo reprezentuje nie tylko ludność słowiańska, w większości mówiąca lokalną odmianą języka polskiego, ale i obywatele niemieckojęzyczni. Na wsi w okolicach Frytku i Ostrawy najczęściej wybrzmiewa język morawski, w okolicach Bielska niemiecki, natomiast na pozostałych terenach księstwa usłyszymy głównie polski. Nadchodzi wreszcie XIX wiek, a razem z nim w pełnej krasie rewolucja przemysłowa, przez którą część Księstwa Cieszyńskiego staje się jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w całej Europie. Tradycyjne społeczeństwo feudalne zmienia się w nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Pojawiają się formy życia publicznego, które znamy do dnia dzisiejszego. Już nie tylko szlachta może zajmować się polityką. Następuje stopniowe równouprawnienie obywateli. W 1848 roku powstaje Tygodnik Cieszyński, pierwsza gazeta wydawana w języku polskim. W tym samym roku podczas zjazdu słowiańskiego w Pradze reprezentanci Śląska Cieszyńskiego, Paweł Stalmach i Andrzej Kotula, deklarują przynależność do narodu polskiego. Miejscowi Polacy zaczynają walkę o równouprawnienie językowe w przestrzeni publicznej, w urzędach, w sądach, w szkolnictwie. Z ich grona wyróżnić można wybitnych działaczy, którzy poświęcili swoje życie oraz talenty dla sprawy polskiej i Polaków. Paweł Stalmach, absolwent teologii, długowłosy dziennikarz. Andrzej Cięciała, kolega z ławy szkolnej Stalmacha, notariusz. Jerzy Cięciała, rolnik. Ignacy Świeży, ksiądz, poliglota. Franciszek Michejda, pastor. I jego brat, dr Jan Michejda, adwokat. Uświadomiona już polska społeczność sprawnie się organizuje. Powstają nowoczesne i sprawnie zarządzane instytucje, będące prawdziwymi bastionami polskości i dowodem na to, że umiejętność samoorganizacji jest z pewnością cechą polskich mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego. 1868. Towarzystwo Rolnicze Księstwa Cieszyńskiego. 1873. Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek Księstwa Cieszyńskiego. 1885. Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego. 1895. Otwarcie w Cieszynie pierwszej polskiej szkoły średniej na Śląsku. Na całym Śląsku, nie tylko cieszyńskim. Podczas zorganizowanych przez Wiedeń spisów ludności w latach 1890, 1900 i 1910 Polacy okazują się większością, mimo nadużyć spiskowych mających na celu zaniżenie ich liczby. Podczas I wojny światowej ziemia cieszyńska wystawiła Legion Śląski, kontyngent wojskowy ochotników walczących o nową Polskę w ramach Legionów Piłsudskiego. W 1918 roku na gruzach upadającej monarchii habsburskiej powstaje Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Porozumienie ponad podziałami? To możliwe. Prezydencję Rady tworzą ludzie światopoglądowo bardzo odlegli od siebie, nierzadko ostrym piórem i ciętym słowem wojujący ze sobą. W tym historycznym momencie decydują się jednak na współpracę. Józef Lądzin, ksiądz, lider skrzydła katolickiego, który w wolnych chwilach pisze prace historyczne. Jan Michejda, adwokat, przedstawiciel rodu, w którym obrodziło pastorami. Reprezentuje ewangelików i tych katolików, którym daleko do konserwatywnego programu zwolenników Lądzina. Tadeusz Reger, przywódca polskich socjalistów, reprezentant i opiekun robotników. Na pohabsburskich zgliszczach istnieją więc Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i Czeski Zemski Narodni Wybór Proslesko z siedzibą w Ostrawie. Obie organizacje ustalają tymczasową granicę na Śląsku Cieszyńskim między młodymi państwami, Polską i Czechosłowacją. Kierowano się kryterium etnograficznym. Miejscowi swoje, wielki świat swoje. 18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczyna obrady konferencja pokojowa odpowiedzialna za ustanowienie nowego porządku w powojennej Europie. 5 dni później dochodzi do najazdu czechosłowackiej armii na Śląsk Cieszyński. Interweniują wielkie mocarstwa, które powołują międzynarodową komisję. Jej celem jest zorganizowanie plebiscytu, w którym mieszkańcy dawnego Księstwa Cieszyńskiego mieliby się opowiedzieć za przynależnością do Polski albo Czechosłowacji. Jak zwykle demokratyczne rozwiązania okazały się jedynie pustym sloganem. Triumfuje geopolityka oraz wielki biznes. W efekcie w 1920 roku mieszkańcom regionu narzucono podział dawnego księstwa na 2 państwa z granicą na Olzie, przecinającą stołeczny Cieszyn na pół. Zobaczcie, ilu Polaków znalazło się poza granicą Polski. W czechosłowackiej części Księstwa Cieszyńskiego Polacy 48,6% mieszkańców. W straconych gminach, o które ubiegała się Polska, aż 70%. Co tam 70? W Gródku, Milikowie czy na wsiu jest to niemal 100%. Narzucony kompromis był więc bardzo rozczarowujący. Jednak polska społeczność wciąż zadziwiała aktywnością. Powstała polska sieć sklepów spożywczych, Polski Bank, wychodziła regularnie polska prasa, powstawały dziesiątki organizacji kulturalnych, oświatowych, politycznych. Polacy stanowią elitę gospodarczą regionu. Kolejne spisy przeprowadzone na terenie Zaolzia w 1921 i 1930 roku z powodu manipulacji nie do końca oddawały rzeczywisty stan rzeczy. Mimo to procent Polaków zamieszkujących Zaolzie wynosił 38,4% w 1921 i 35,3% w 1930 roku. Polskim mieszkańcom Zaolzia nie pomagały też z pewnością napięcia między oboma krajami, trwające przez niemal cały okres międzywojenny. W 1938 roku wobec upadku czechosłowackiej państwowości Polska odebrała Zaolzie, czyli tereny dawnego księstwa, gdzie Polacy stanowili większość. Ten stan rzeczy utrzymywał się jedynie do wybuchu II wojny światowej. Od tego czasu Księstwo Cieszyńskie było podporządkowane kolejno 2 systemom totalitarnym. Przez czas trwania wojny niemal w całości przynależało do III Rzeszy. Po Hitlerze przyszedł Stalin, który przywrócił granicę sprzed 1938 roku. Polska, Czechosłowacja, a więc i dawne Księstwo Cieszyńskie stały się częścią tzw. bloku wschodniego krajów demokracji ludowej. A sztuczna granica, wytoczona tu w 1920 roku, była tak szczelna jak nigdy wcześniej. Upadek komunizmu w 1989 zmienił diametralnie sytuację regionu. W 2004 Polska i Republika Czeska zostały przyjęte do Unii Europejskiej. Prawdziwym krokiem milowym był rok 2007, w którym zarówno oba państwa stały się członkami grupy Schengen, dzięki czemu realna granica ze szlabanami i żołnierzami po prostu zniknęła. Polska społeczność na Zaolziu wciąż jednak ma się dobrze. Zgodnie ze spisem ludności przeprowadzonym w 2011 roku, polską narodowość i polski język zadeklarowało na Zaolziu około 30 000 osób. Na tym koniec, mam nadzieję, wierzę, że wynik spisu no, będzie zadowalający, będziemy mogli się pochwalić w filmikach. To jest właśnie przykład czegoś takiego, co zamierzamy robić. Tak? Ja wiem, że część na przykład historyków powie nam tak, a to jest skrót myślowy, można tam dodać wiele spraw i oczywiście zawsze materiały naukowe są najbardziej wiarygodne. Niemniej no oczywiście kampania spisowa pokazała, że społeczeństwo jak nie tylko polskie, ale i czeskie, no jednak trzeba edukować, a dzisiaj edukacja rządzi się jednak nowoczesnymi środkami przekazu. Proszę Państwa, na tym zakończymy nasze spotkanie. Ze względów czasowych niestety nie będzie tutaj miejsca na pytania, które no, chyba zrobimy formą jakby bardziej indywidualną. Ja dziękuję za uwagę no i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy kolejnej kampanii społecznej. Dziękuję.